Tu mamy przykład, szanowni Państwo, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne. Chcemy Państwu pokazać właśnie, co się wydarzyło, tak, i co trzeba zrobić na terenach inwestycyjnych, żeby one były zainwestowane. To mamy teren inwestycyjny miasta Słupska, czyli tu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Ten teren miasto pozyskało w 2003 roku, 105 dokładnych hektarów. Pamiętamy wszyscy tego głównego inwestora, który 3 lata temu zakupił, to jest firma Perla. Ponad 70 jeszcze hektarów terenów inwestycyjnych, gdzie jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest do zainwestowania. Natomiast no, wymagany jest jakby taki wysiłek inwestycyjny, czyli uzbrojenie terenu, przygotowanie tego terenu dla inwestorów. Natomiast po drugiej stronie, w tym samym rejonie, po drugiej stronie w 2009 roku gmina pozyskała w ramach rekompensaty za lokalizację tarczy w Redzikowie 50 hektarów terenu, który był kiedyś terenem poligonowym. Pamiętacie Państwo, jak on wyglądał, tak? Zadrzewiony, zakrzewiony teren. Starając się o zewnętrzne źródła finansowania, został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Później zdobyliśmy środki na uzbrojenie tego terenu. Ostatni etap uzbrajania tego terenu zakończyliśmy w ubiegłym roku. I dzisiaj z tych 50 hektarów tak naprawdę zostało nam 2 hektary, 4 działki po pół hektara, które w tym roku mam nadzieję, że zostaną sprzedane i kolejni inwestorzy na tym terenie się pojawią.